I test procesora. Sekundę. Full HD Minecraft mi chodzi. Nie bić się. Zebraliśmy się tu wszyscy obecni w tym nowym siódmym odcinku. Czy ty możesz przestać bić? Został mojego kwiatka. Dobrze. Zebraliśmy się tu wszyscy obecni, aby uczcić mój nowy procesor. I działa! Możemy teraz oglądać nasze super odcinki. Kto to ogląda w ogóle? W full w rozdzielczości HD. W miarę przyzwoitym FPS-em i w ogóle. Czy ty możesz przestać mój ogródek niszczyć? Wiesz, że ja się naszukałem tych kwiatków? No. Działa. Wow, co to jest? Kwiatek! Został mojego kwiatka! Bo wpadnę w berserka. A w ogóle tak, to są klony tej samej postaci i w ogóle oni im się po prostu nie chciało robić skórek, jak zwykle. No właśnie. Nie psujcie mi! Dobrze ci tak. Czy ja muszę wszystkich tepnąć? Czy wszyscy są już? Dobra, tepiemy. Tepę. Wszyscy już, dobra. Dobra. Round one, fight! Ej, chyba trzeba będzie włączyć kreatywa, bo to sensu nie ma. Proszę, masz kwiatuszka na zgodę, Madzie. Nie bije kwiatkę, Excellent! Wiedziałem, że to zrobił. Dlaczego ty jesteś nieśmiertelny? Bo ma lagi. Chodźcie. Dobra, chodźcie, idziemy przedstawić. Tak więc, tu zaczynamy od mojego domku. Tutaj jest moja uprawa winorośli do jedzenia. I wchodzimy do tunelu. Przestańcie straszyć koty! Round one, fight! Chodźcie, idziecie! Dobra, nie pij, Magda! Finish him! Dobra, proszę. Ja ci dałem kwiatuszka na zgodę, a ty... Friendship! Ty sam to ty mnie walnąłeś! Przepraszam! Przestańcie się bić! Bo zaraz pozamykam. Ja mogę wszystkich spanować, więc... Uwaga, ej ludzie, bo tutaj ten teren jest niezabezpieczony i trzeba go przebiec. 3, 4, go, go, go! Round one, do lawy, i do lawy, fight! Do lawy, i do lawy. Przestańcie się... wow, to mamy. Dead match. A coś jeszcze? Flawless victory. Double kill! Ciebie nie bije, Madziu, ciebie nie bije. W ogóle może by tak zacząć od przedstawienia postaci, bo tak nie pomyślałem o tym. Moglibyśmy zacząć od przedstawienia postaci. O, nie ma takiego aha. Marcin, ty z windy i klawisza najlepiej. Właściwie ja stałam tutaj. Teleportuję wszystkich, ja myślę, że ja wiem, który jest który. Skąd macie Glowstona? Nie wiem, leżał sobie tam w twoim bazie. Skąd macie Glowstona? Nie byliśmy w net... Nie byliśmy. Ja byłem. Myślę, że zaczniemy od przedstawienia postaci, ponieważ trochę mi się zapomniało o tym, aby fajnie było, gdybyście wiedzieli, z kim w ogóle mamy do czynienia. Tak więc jest z nami Trollolololo, którego znacie także pod ksywką Barty i mój murzyn. Barty, przywitaj się ładnie. Cześć. Super. Jest z nami Jaro. Jaro to jest... Okej. Okay. To jest Jaro 1, to jest jedna z postaci, które będą brały udział w filmie. Jaro, przywitaj się.
Boże! Jest woda! Party spłoną! Jest z nami Jerry, który to jest... Jerry się przedstawia. Jaren 2. Jaren 2, tak. Te postacie Jerry i Jerry to są postacie z rozdwojeniem jaźni plus bilokacja, więc będzie ciekawie podczas filmu. Tak, tak więc ja jesteśmy... Ja jeszcze bilokacjami odcięłam. Tak, ale to będzie w filmie, to wszystko w filmie, nie spoilujmy. Tak więc jesteśmy póki co w moim domku. Aha, muszę Bartiego teleportować. Kto mi się chciał? Ja wpisywałem. Okej. Tak więc jesteśmy w moim domku. Mój domek nie jest skończony i póki co, szczerze mówiąc, nie mam jeszcze na niego pomysłu. Jakoś tak niespecjalnie się za niego wziąłem. Korytarz już na pewno zostanie taki, jaki jest. Tutaj jakoś myślę go poszerzyć jeszcze, tutaj sobie ładnie domontować rzeczy, itemy i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. No, nic ciekawego. Idziemy teraz do Bartiego, ponieważ jest do niego najbliżej. No my, jeszcze ja. Barti, czekaj. Murzynie. Tak. Oczywiście, mój panie. Czekamy na... Mnie. Na Magdę, bo to jest Magda w rzeczywistości. I się pochwalę może, że Magda jest mą lubą. Nie moją? Kurde, chciałem drzwi zamknąć, sorry. Nie, Bartek, wiem, że nasze relacje męsko-męskie są dość skomplikowane. Round one. Ale czy mógłbyś się nie przestać bić? Ja się odcinam od tego. Chodźmy, mój panie. Uwaga, tu jest gdzieś Enderman. Tak więc chodźmy tunelami, którymi ja osobiście wykopałem. Wszyscy? Proszę wycieczki. Idziemy do Trollolo. Idziemy do domu Bartiego. Szkoda, że Magda usunęła jego piękną swastykę. Jak wiemy, Trollolo ma zapędy faszystowskie. A Jarek ma zapędy stalinowskie, więc trochę się kłócimy czasami. Będzie kłócić. Ja. Trollolo gin. Jest... O. Anarchia. Nie, to było moją czynną. Ale nie psujcie mu. No, tak więc... Tutaj, tu gdzieś była jego swastyka piękna. I węgiel widzę. Milordzie, węgiel. Nie psuj mojego pomieszczenia na swastykę, bo ja tu będę swastykę robił. Panowie, panie, cokolwiek. Co? Co się stało? Daj mi trochę! Round one, fight! Nie bij mnie! Czy wy możecie przestać bić, bardzo proszę? Horda Stalin! Ej! Czuję, że powinienem to nagrywać, ale trochę nie chcę na to patrzeć, jak oni się biją kwiatkami czy czymś innym. Ale przestać, nie mam... 3 serduszka tylko już, ej! Już starczy! Ja mam 4, walcz! Ja mam już 5 serduszka. Tego. Co jest? Tu jest. I proszę bardzo się uspokoić. Sprawiedliwość. O, a wojna. A, gini Hultaju, na powiedzę! Boże, dzieci... Umrzesz dzisiaj, to się masz tak... Go! Nie jesteś... A, chodźcie! Głodny jestem, głodny jestem. O, kotek tam jest! Walić kotka. Kotka się boją te, znaczy... Walni! Kotka z młotka i spotka. Headshot! Ej! Przepraszam. Kto go zabił? Nie musisz, dzięki. Oddajcie mój węgiel, mój kilof, moje 43 drewna.
Ja to mam, czekaj, czekaj. Ja mam patyka twojego. Mój patyk, który mi służy. O, gdzie jest mój? Ja chcę. Proszę, patyk. Chodź do domku Jarka. Dziękuję. Gdzie ty jesteś? Ja to mam. No to masz, stój. O właśnie, to są jeszcze moje pole uprawne. A jak się... Aha, no tak. Bo w ogóle wy nie wiecie skąd ta dziura się wzięła. Coś wybuchło tutaj, przechodziłem. Tak, jesteśmy... Ej, co się stało? Tu była kopalnia gdzieś. O, jest. Znalazłem. Ej, gdzie jest reszta? A kopalnia, co to? Ej, tu jesteście. Ej, co się dzieje? Ej, Jaro, nie żyjesz. O, dzisiaj czuję, że będzie ciężko nakręcić jakiś taki sensowniejszy odcinek, dlatego przedstawimy postacie i może się powygłupiamy trochę. Myślałem, że wejść do Netheru, ale... Zombie! Kandrycz, Sever, dziękuję. Znowu jestem. Słyszę zombie. O. Jaro, chcesz dużo ode mnie? Jaro, chodź, będziemy chodzić z kwiatkami cały czas. Odrzucam cię. Gdziekolwiek jest. Przed tobą. O, widzisz. Weź, co ty robisz? Wziąłeś. Jarek, nie wiem. Może zgodę. Masz drugą burzę zgodę. Zgubiłem się! Ała. Co by się stało? Bądź na dole! Aj! Chodźcie, jedziemy teraz do domku Magdy. Jezus, co się... Jarek, nie zabijaj mnie! Jak mały kotek! Gdzie kotek? Patrz, Jaro! Patrz, weź go za diaba, ja... Mały kotek! Niech nastanie sprawiedliwość. Diaba. Kotek się... O, oh, fuck! Excellent! Co? Pisałem kill Jaro. Jaro. I mnie zabija. Idziemy do domu Magdy. Magda, widzę, ci się tu lodowy biom zrobił. Tego chyba tu nie było. No właśnie, wow, ja tego nie chcę. W ogóle powiedzcie mi, czemu wy wszyscy tak daleko się zrobiliście? No bo... Magda się zbija. Bo ja do tych idiotów będę mogła być daleko. Wiesz, jak będziesz daleko latać od nas w ogóle. Tak więc dom. Witamy w domu Magdy. Jej dom jest skromny jak jej osoba. A skromność nie jest jej cechą domyślną. Tak więc tu widzimy jej sypialnię. Skrom z nawiasem ktoś mi rozwalił. I widzimy jej kopalnię. Zobaczymy, co jest tam ciekawego. Aha. Proszę? Marcin mógł się tapnąć? Ała. Marcin. Tak jest. Marcin. Kurde no. Dobrze robimy, tak? Nie, wola coś... Nie, jak to się robiło? Dobra. Już nie pamiętam. Marcin. Jestem taki samotny. O! O, to jest domek Magdy. Ale w fajna miejscowa. Podobno ty ją znalazłeś. Nie okazało się, że to był domek Jarka. Wpisałem tam Sigfajn. Ups. Czekaj, po co sobie i zostawcie mi ten... Jak stąd wyjść? Normalnie. Robisz coś takiego. A, tu jest. Wykopał! Ty ci też! Tak to jest, jak się kobieta bierze za architekturę. Jaro, może party? RIP! No ja uciekam, bo powiedziałem coś niedobrego. Tu jest! Nie ma mnie tam! Czekaj. No, tak więc... Oto zachód słońca nasz zacznie. Ej, proszę, masz kwiatuszka na zgodę, proszę. O!
Mam 9 róż. Co tam się dzieje? Zamykaj drzwi tam. Gdzie wy jesteście? Oj tam nie ma. A, nakryłem was na gorącym uczynku. Ja się was boję i ja oficjalnie się... nie kontroluję tego. Jaro, uspokój się. Jaro, ja ci dam bana zaraz. Spokój, tak nie mówię, tak zaraz zginę. Odcinam się od was, nie znam was. Nie znam kogo takiego, ale Jaro. Koniec, basta! Ale mam fajnego buga. Ale fajny bug. Bunkier. Także Marcin to poszedł. No co jest? Co jest? No kogo? Co Magda? Wow! Miałem punkter do... A panowie. Przepraszamy, ale poziom żartów osiągnął poziom krytyczny. Przerywamy nadawanie tego programu. Dobra, ludzie. Co robimy w dzisiejszym odcinku? Co chcemy pokazać widzom? Coś unikalnego, coś niezwykłego, coś oryginalnego. Muszę. Zombie. Trzymajcie. Magda. Nie mam, nie nagrywam. Jezus, co to było? Teleportowałem się. Jestem duchem. Co to tak uderza? Co? Coś nie uderza. Jezus. Kat. Poszedł i... Ej, zombie nawala w... Zombie nawala w drzwi. A może ci się dostać do tego z domu. Poszedł ten zombie? Poszedł. A to było stra... O, następny! Kurde, no! O, zombie! Nie powiem pochodnie! Ja na skrzyni... Ja żyłem na skrzyni. Ja to się... Co to dźwięk jest straszny? Marcin, prawdziwy mężczyzna przed kobietą poszedł i pokazał swoją moc i siłę, a nie spierdziela w tym bunze. Zamurował się! Tu jest moja odwaga! To jest mój dom! To otworzył drzwi, no bez jaj, no! Wypadam was z mojego domu! Ja się boję! Ta noc jest straszna! Ej no! Zamknij te drzwi z własnej swej! I nie wracaj! Ja zadowolony, tak naprawdę jestem bardzo odważny. No pewnie, Maciej.
Nic mnie nie jest w stanie przestraszyć. Żartowałem. Już mnie drugi raz nie przestraszy. Zaraz się walę z Killoffa, no właśnie. To będzie bolało. Myślę, że nie dosięgniesz. Zamykajcie drzwi za dupą, no! Bo ja postawiłam drewno przez was. Wyszedł z domu! Nie mogę! Ledwo żyję! Marcinu nam nos bije. O! Zamurujemy się, Marcin, tu jest zombie. O, Marcin, no nie bądź taki. Czekaj, o co się? Ja tu zombie słyszę. Oj, nie mam Killoffa. Nie! Nie mam Killoffa. Ja też nie mam Killoffa. Magdalena, czy mogę się odkopać? Ha, 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 ha. Magda, nie bądź taka. Muszę się przekopać. Marcin. Przepraszam, czy dokopałem się do Chin? Ojej, ona nas zakopała. Czekaj, ona zamurowała żywcem właśnie. Tak, co? Nie robię tego. Niby dlaczego? My się tak lubimy. A ty, właśnie. Tutaj, jaki ja głupi jestem. Ja uciekam stąd, ja nie chcę już więcej z tą kobietą przebywać. Mam lepszy pomysł. Czekaj. Teraz jesteśmy tu razem! Ale ona ma kilo, to nie... Morderczyni! Zabójca! Ale ty się sam tutaj zakopałeś! Ja cię próbowałam odkopać! Co jest grało? Także bym powiedział, o ja cię kręcę, dostałem osiągnięcie! Osiągnąłem coś w życiu w końcu! Ja, dziękuję, moje życie nabrało sensu! Madziu? Słoneczko ty moje? Dawaj! Słuchaj mi, bullshit! Nie to, nie to! Teraz to słoneczko, ha! Dobra, Bartek, serwer ci wywaliło. Magda. Madziu. Słoneczko. Tak? Patrz, tutaj. Chyba, że gdzieś tutaj se zrobimy. Razem. Together. Zostawi drugie łóżko. Co? Zostawić drugie łóżko. Możemy mówić w ogóle, bo przydałoby się... O, to by było tak. Cyk. Cyk. Czekaj, tutaj. Tylko łóżko. Ma ktoś trochę wełny? Nie ma w domku chyba. A ty, Magda, mam pomysła. Bo Bartek i tak mu to się nie przyda. Teraz ci. Mieliśmy! Ja się tak nie bawię. Enemy down! Też kierunki czarne, one nie chcą za zabał obra przyprawić. Jak robi? Nie, one są takie słodkie. Ale one się są zamontowane, nie są słodkie. Ale to nie ich wina, to taka mutacja genetyczna.
No coś ty poszło za mną. Jest przed drzwiami do domu Bartka. No. Nie ma Endermanów żadnych, nie ma nic, tylko zombie gdzieś tu. Szlak by to trafił, skąd się wziął? Żółty szkielet. A, szkielet! Enemy spotted! Enemy down! Skąd tu się szkielet wziął? Magda! Mission complete. Daj se kliknij se respawn, żebyś miała. I am unlucky. Nie wiem, chyba raczej fajnie. Patrz, jeszcze wazona zrobimy. Wiesz, jak się robi wazon? Wyjdzie, nie mam. Ja, to jest moja koncepcja, ale aha, nie wiem, czy wyjdzie, bo... No, też nie głupio wygląda. O, takie coś jeszcze. I tu tak, jeszcze limy jeszcze. O, genialnie! Fajne? Co ty na to? Fajne. Cholerny pająk. No i takie coś. Creeper wszedł do swojego domu, idzie po schodach. Po których schodach? Nie wiem, na bliźnie. Kłamiesz. Nie, naprawdę! On tam szedł. Jak zaraz się wysyć w rękę, żeby się wydźwigał. Ja tam nie idę. Jezu! Coś ty zrobiła? On oczywiście jest. Jest? Jest! No mówiłem, że tam te miesiące. Bartek? Co? Bartek! Ale ja niczego nie... Co? Bartek! Powiedzmy, że to widzę! Aha! Dobrze, że Magda to będzie po tyle. Patrz się na to! Magda! To Magda, nie! Pozdrowienia od Hitlera! Tak, pająku! Wystarczyło, Marcin! Drodzy widzowie, jak macie pomysł to ozdobić? Myślę, że to pytanie zostawię wam i troszkę kreatywności tutaj. Ja mam pomysł, szczerze mówiąc. Daj mi skończyć! Szczerze mówiąc, mam pomysł. Drodzy widzowie, dziękuję za wasz pomysł, a mam genialnego pomysłu. Idę na zbierać kwiatuszków. Jak to brzmi? Kochanie, wychodzę na zbierać kwiatuszków. Dobrze, mój murzynie. Nie jestem twoim murzynem, już nikt więcej nie ma. Co? To będziesz moim murzynem. Wolę być twoim murzynem, Magda. Ale jak chcecie, to możecie zostać moimi murzynami. Nie, bo jeśli jesteś moim murzynem, to ja już automatycznie nie mogę być twoim murzynem. Może. Bartek, co to za pomysły w ogóle? Poronione. Ej, Bartek. O, zawsze można spróbować. Widzę owce. To ją zabij, będzie wełna. Nie zabijaj biednej owieczki. One są takie bezbronne. A ty małego kotka to poszłeś zabić. Poszedłem. Nie, ty jesteś murzynem, więc poszłeś. Marcin, czy mógłbyś popatrzeć przez okno? No, na mój domek właśnie,
no nawet nie muszę przez okno patrzeć. O. Ty widzisz, jak ten dom to z daleka. O. Przyjaźń. No zacnie, zacnie. Dobrze, że Magda tego nie widzi. Dobrze, dobrze. Tak mi się tylko wydaje. Bartek, zrób to z Netheru. Dobra, wydroka to zrobię. Właśnie, ja sobie mogę dodać wydroka. Tak jest, właśnie. Ja już wiem, co zrobię. Ja tylko znajdę sobie w internecie, jak się do komandy, wpisuję. Marci. Już muszę tylko jeszcze posadzić. Nie chodziło mi o to. Czemu mu odpowiedziałeś? A, to nie ja. Ale ja ci powiem, Magda, że ty jak też możesz usuwać przedmioty, znaczy itemy. Znaczy no. Nie wiem jak. Klocki. Ona musi mieć opa do tego, a ja jej opa nie dam. Aha, dojdzie opa. Zastrzelaj się. Ja ją mogę zawsze wykikować, jeszcze mu dać jej bana. Nie jesteś adminem, ty chu... A, jestem adminem. Jestem przecież. Jezus! Bartek! Magda! Patrz! Schował się. Myślałem, że go wyeksplodujemy. Bartek! Kazał cię przytulić. Dlaczego Magda... Fuck you. Widziałeś to? Magda, widziałeś to? Nie widziałam, gdyż ponieważ wieje przed Bartkiem. A to jeszcze nie musisz o niego martwić. Dobra, i ten kwadracik już zrobimy następnego dnia, bo się trochę boję tu schodzić. Źle, że tutaj postawiłem. Muszę odkopać. O, ty to... No, już tu jesteśmy. Czy ty to Magda widzisz? Chodź na gorący uścisk. No nie uciekaj, ja cię lubię. Będziemy się tulić. I patrz, mam kolegę ze sobą. Gdzie? Nie widzę. Under heavy attack! Magda, mam prośbę tepki. Nie, mam lepszy pomysł. Survived! Ale te tunele wcale nie są bezpieczne. Więc trochę się obawiam, że wcale nie mam się jeszcze z czego cieszyć. Chcę zbudować swastykę z bydłą. Teraz mi zamuruje swastykę. Magda, podziwiaj. Ja cię tam zamuruję. Ej, nie spam cię! Ja to potem będę musiał w MC Editorze edytować. Cholera, zielono. Kobiety są złe. Nie na widzę kobiet. Wszystkie jesteście takie same. Oj, chciałem puścić shift. No. Wiesz, że za chwilę skończyć się będą. Ja zbuduję kolejną swastykę. Boże, jak dzieci. Cholera. Skończył mi się bedrock.
O, bo ja jesteście geniuszami zła normalnie. A ja jestem kobietą. Kobieta równa się zło, Marcin, wiesz o tym? Sam nam zaskazuje. Kobieta, jak to brzmi? Złowieszczo. Poczekaj, dam ci wielkiego buziaka. Myślałem, że tam idziesz do niego. Stulę cię. Magda, nie, dam ci bana. Ale co? Ja nic nie zrobiłam. Nie. Bartek, nie możesz jej dać bana, ponieważ nie masz regulaminu, którego by ona mogła złamać. Otóż ja zresztą to jest regulamin, co? Nie. To może być dobre. Ale ja już napisałem regulamin przed tobą. Ale ja ten swastyki wcale nie zniszczyłam, ja po prostu zamaskowałam. Czekaj, bo tu słyszę takie małe oceloci. Ja się czuję zazdrosny, że wy tam razem tak obcowaliście. A mnie olaliście i zostawiliście na pastwę ciężkiej pracy. No. Czuję się bardzo niezadowolony. Jesteś... Tylko ty tu jesteś kreatywny. Bo ja zgubiłam. Czuję się bardzo niezadowolony z tego. A ja mam kota! Czuję się bardzo niezadowolony z tego powodu i wykorzystany seksualnie. Maciej, ale ja ci ten, mam kota i ten. Inaczej czuję się niewykorzystany seksualnie. Możesz wziąć wiaderko i latać ze mną po lawę. Ej, bo strzelam na razie do obie dwóch. A, dostała. W Call of Duty się bawisz? No. Ale fajnie, ten odcinek będzie już w HD. Odcinek ale... o niczym w HD. Nie, po prostu jak to zmontuję, będzie całkiem fajne. Było fajnych, parę fajnych scen. Spadaj, to jest moje łóżko. Cześć, bo włączyłem deszcz. Szalony Enderman. Też go widzicie? Co o tym myślisz, Magda? Zacny pomysł. I takowoż wykonanie. A teraz przestało falać. Nie, da. O, a teraz patrzcie, cyk. I nawet symetrii nie zwaliłem. I znowu leje. No dobra, to się teraz chwalimy widzą. Ej, kto mi zabrał szkło? Ja nie. Mam dziurę wielką, a ja ją chyba, ja to chyba rozwaliłem i zapomniałem. I ostatnie poprawki. Jezus, co to jest? Bartek! A? Nie strasz! To jest moje łóżko! Dobra, tak więc... Moje! Kto mi robi Halloweena? A to jest łóżko Marcina. Tak więc, po długich pracach, oto efekt końcowy. Mi się nic nie pali nawet, to jest fajne. A jeszcze by to można oczywiście jakoś ozdobić. Póki co nie mam pomysłu. Jak? Ale to się jeszcze zrobi. Teraz! Mhm. Oczywiście. Jesteś w łóżku? Jestem w łóżku. Ja cię... To jest takie ekscytujące. Ej, a ja... Właź mi stąd. Ojej, Bartek, zapisz jeszcze raz. A wiecie, czemu mogę zapisać? Okej, ja zapiszę. A nigdzie nie widzę szalonego Endermana.
To co, odpalamy? Nie! A to czekaj, nie! Teraz. Podam. Shit. Hahaha! Ja płonę! Do tego musisz mieć płytkę i kable. Tak. Nie muszę. Aj, sorry, niechcący. Musisz. Chyba, że mam lepszy pomysł. Czekaj. Sam sobie przywołam. Dobra, jest. Dobre są te płytki. Ty spadł na dół. O, szkielet. I słuchajcie, będę musiał powoli kończyć już. No właśnie. Czekajcie, bo to trzeba jakoś bardziej optymistycznie zakończyć. Wysadź wszystko w powietrze. Ale wiem gdzie. Jaki to był na ten? 259. Ale na TNT. Czekaj, 259. 46. 46. O, widzisz, o to chodziło. Gotowi na show? Nie, no. Bo jak ty nie, mnie tam nie ma! Teraz, dobra, wysadzaj! Wysadzaj, póki Magda tutaj jest! Fuck! Kaboom! I tym oto optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek! Kupowali mu serwer. Wyskoczył jakiś bug. Czekaj, włączę jeszcze raz. Dobra, łączcie się.